Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w nowej serii z gry Piraci Nowego Świata. Tak, stara gierka o piratach, dosyć fajna. Prawdopodobnie zrobiona albo wydana przez tą samą firmę, która wydała Port Royal. Jeżeli znacie Port Royal, też fajna giera. I tak, od czego by tu zacząć? Są cztery misje. I jeżeli przejdziemy do następnej, odblokują się kolejne nacje, którymi będzie można zagrać. I poziom trudności też się zwiększy. Ale na początku jest do wyboru tylko Hiszpania. Jest misja Hiszpańska Dominacja. Celem gry jest podbicie trzech miast. Nie jest to zbyt ciężkie, ale po prostu trochę to trwa, żeby dojść do tego poziomu, po prostu. Żeby się podblokowywały nowe misje, żeby reputację uzbierać i tak dalej. Zobaczmy. Tutaj można sobie wybrać logo żeglarskie, sobie zawsze wybieram czaszkę, jak to na pirata przystało. Tutaj cecha jest celność i charyzma. Charyzma zwiększa reputację szybciej. Jeśli się oczywiście kupuje, sprzedaje towary. Ja jakoś nigdy nie brałem charyzmy, wolałem celność. Poprzez... Wiadomo, w bitwach celność jest większa, chociaż nie wiem, czy jest w ogóle jakaś różnica. 5% to jest w sumie niewiele. Ale ja zawsze wolałem się konkretnie pobić z innymi nacjami, albo z innymi piratami i tak dalej. Teraz imię i nazwisko. Jakie by sobie imię i nazwisko dać? Nigdy nie byłem dobry w wymyślaniu tych rzeczy. Chyba zostawię tak, jak było, nie? Dobra, nie jestem kreatywny, wiem. Ale zostawię to tak po prostu. No i teraz będę musiał przymusowe cięcie zrobić, bo gra się crashuje, jak wejdę do nowej gry. Niestety. No tak, zapomniałem powiedzieć, że gra się crashuje, jak wejdę do nowej gry z włączonym OBS-em. Nie wiem, czemu to się tak gryzie. No i rozpoczynamy. W hiszpańskim mieście Port-au-Prince, czy jakoś tak się to czyta, nie wiem. Nie znam hiszpańskiego. I tak, zaczynamy z brygiem, niewielką załogą. Mały stateczek, niestety. Jak się to zawsze zaczyna. I tak, tutaj jest gubernator. Na razie nam nie ma nic do powiedzenia, bo oczywiście jesteśmy nowi. Nie zwraca na nas uwagi nawet. Jak chcecie, możecie sobie zatrzymać film i przeczytać podpowiedzi. Ja tego nie czytam, bo grę już znam bardzo dobrze. Tutaj też różne podpowiedzi. I tak, tutaj zawsze na początku są dwa statki pirackie. Taka bitwa... taki samouczek, jeśli chodzi o bitwy. W sumie nie ma się czym przejmować. Tutaj oczywiście kotwica oznacza abordaż, zawsze sobie to załączam. I tak. Momencik, tutaj muszę jeszcze więcej opowiedzieć. Oczywiście te kule to są kule łańcuchowe, które niszczą żagle. Po środku są kartacze, niszczą załogę. Obviously. I ostatnie to oczywiście zwykłe kule, które zatapiają okręty. Ja oczywiście tych nie używam, tych ostatnich, bo uważam, że to jest marnotrawstwo. Po prostu na początku rozwalam żagle przeciwnikom, później załogę, biorę w abordaż i tak sobie kasę nabijam. Ale tutaj nie ma potrzeby żagli rozwalać, także tylko załogę na szybciora. O, i teraz oba okręty są moje. Okej. Okay. Wpłyńmy do miasta. Jeszcze więcej podpowiedzi. I tak, teraz sprzedać te dwa slupy. Okrętu nie trzeba naprawiać, bo to była bitwa taka testowa. Tutaj oczywiście trochę więcej amunicji sobie kupię, bo później zacznie jej brakować. Żarełko, może więcej rumu i może mięso kupię, żeby zadowolenie załogi się utrzymywało jak najdłużej. I tak, dobra, może zajrzę do gubernatora. Czy mi da jakąś misję na początek?
Misja badawcza. Okej. Okay. Zróbmy to. Reputację trzeba nabijać nie tylko unieszkodliwiając innych piratów, albo mając list kaperski, unieszkodliwiając inne państwa, mocarstwa, jak to nazwać. Oczywiście tutaj piraci sobie pływają, Francuzi też, Holendrzy. Właściwie moment, muszę ogarnąć jakie tutaj... Aha, angielskie miasta, spoko. Tak się składa, że wiem, gdzie one są. O, Charles Vane, niesławny pirat. Już na samym początku na niesławnego pirata trafiliśmy. A za niesławnych piratów dostaje się kaskę. Dobry początek. Że tak na niego trafiłem. Już jest taka konkretniejsza bitwa. Trzeba uważać, żeby tutaj... Nie wiem, czy on strzela, ale wolę nie wiedzieć. Ale chyba zwykłymi kulami armatnimi. Najgorsze jest to, jak zaczynają łańcuchowymi mi nawalać. A zwłaszcza jak są 3-4 okręty naraz. To wtedy jest ciężko. I nowa ranga Majtek już od razu. Pięknie. Jeszcze więcej podpowiedzi. Olać. Dobrze, trzeba to miasto odwiedzić. Jakie tam były? Nassau chyba? Nassau, Wyspy Turk i Estithon. Dobra. Ech, płynę pod wiatr. Tutaj jest kolejna wysepka. Nie obejrzałem listy piratów, ale wiem mniej więcej jacy są na początku. Słabi. Oto jacy są. I znowu Bryk płynął. Wydaje mi się, że to też był chyba niesławny. Bo raczej tak od razu na początku, o właśnie, to tylko pinasy i slupy. O, tutaj minąłem się z miasteczkiem. I misja wykonana. Wracamy do gubernatora, zdać mu relację. Slup, dobra, rozwalę sobie go. Właściwie przejmę. Bo jak mówiłem, rozwalanie okrętów to jest takie marnotrawstwo. Mam cię. Trzy okręty we flocie. Ogólnie można mieć 10 okrętów, ale niestety walczyć można tylko jednym. Ale dobrze mieć w zapasie dwa, bo jeżeli jednym się przegra, to później ma się następny. Można zwiać. Dobrze. I... O, właśnie, za Charlesa Vane'a dostaliśmy 14,5 koła. Tutaj za tą misję 6. Wyeliminować 4 piratów w ciągu 50 dni, czemu nie? Dobra, już sobie teraz zapiszę. O! Miałem poprzedni zapis, ale olać go. Tutaj seria jest ważniejsza. I Pinasa, ogólnie najsłabszy statek w grze. Nie opłaca się nawet nim pływać. Ani slupem w sumie też nie. Bryk to jest taki najsłabszy, którym się opłaca pływać. A później tylko piąć się do góry. A ten bije kulami. Przez to, że mi wiatr nie sprzyjał, to trochę oberwałem. Dobra, jeden wyeliminowany, jeszcze 3. Jest kolejny. Ostrożnie. I teraz... Jesteś mój. Jeszcze 2. Dobra, pokażcie się. Śmiało. Ja nie gryzę. Tylko wam wasze okręty pozabieram. Aha, jeszcze inna informacja. Jeżeli mamy statek, albo w sumie nie statek, po prostu jeśli mamy mniejszą załogę od przeciwnika, to za wszelką cenę będzie próbował nasz okręt przejąć. Dlatego lepiej mieć to na uwadze, żeby na okręcie zawsze mieć maksymalną liczbę marynarzy.
A walcząc z... O, nowa ranga, zwykły żeglarz. Okej. A walcząc z większymi jednostkami, lepiej mieć też większy okręt, żeby mieć więcej ludzi. Inaczej będą nas ganiać i będą próbować nas przejąć. Uciekasz? Nie, nie uciekniesz. Przepraszam bardzo. Misja wykonana. Wracamy do gubernatora. 28 koła, nieźle. Kryjówka z piratami. Kryjówka piratów, no, wszystko jedno. Tam prawdopodobnie będą dwa zakotwiczone statki, chociaż mogę się mylić. Ale jest to początek, więc obstawiam, że będą dwa. O właśnie, i nie można też wypłynąć na morze, jeżeli ładownia jest przepełniona. Ale to jest oczywiste. Trzeba się pozbyć tych dział. W ogóle na działach najwięcej kasy można uzbierać. Bo zawsze jest nadmiar. Okej, okay, mam więcej marynarzy, ale ta liczba się później zmniejszy automatycznie. Także nie ma problemu. Kryjówka, będę musiał mapę ogarnąć. Gdzie jest ta kryjówka? W okolicy Tampico. Tampico jest... Dobra, mniej więcej wiem gdzie. Płyniemy tam, rozwalić tych piratów. Ogólnie na początku to tylko na piratów się poluje. Albo można też handlować. Ale do mnie handel jakoś nie przemawia. Wolę się bić. Tutaj chyba Tampico jest. Albo nie. Nie, chyba tam dalej. Tutaj gdzieś. Nie, z wami się nie bije. Nie ma na to czasu teraz. Veracruz, tu gdzieś tam piekło powinno być. O właśnie. A kryjówka jest... Gdzieś tutaj. A, tylko jeden okręt. No dobrze. Nawet lepiej. Kurczę, przydałby mi się bark. Bark jest o wiele szybszy. Ale spokojnie, zdobędzie się go. Tylko jeszcze nie teraz. Na razie trzeba się z tym brygiem pomęczyć nieco. O, skrzyneczka. 11 tysięcy. Ogólnie jak spadnie zadowolenie załogi, to będzie trzeba rozdzielić łupy. Mianowicie tą kasę, którą tutaj zdobyliśmy, będzie trzeba podzielić pomiędzy załogę. I... O, tutaj jest chyba niesławny pirat. Będzie trzeba rozdzielić... No tak, rozdzielić pomiędzy załogę. I się później do 10 koła zmniejszy. I ta kasa po prostu przepada, już jej nie mamy, nie możemy nic z nią zrobić. Ale później znowu się leci od początku, zbiera się kasę i tak dalej. Tak, Adam. Trochę się pogubiłem teraz we własnych słowach. No tak, coś takiego. Jeżeli zrozumieliście, to dobrze. O, ten nie ucieka. Trzecia ranga już. Ranga żeglarz, super. Teraz wracam, o. Znowu bryk? Znowu kurde jakiś ten? O, to jest właśnie bark. Ale Hiszpanów nie atakuje. Bo mogłoby się to odbić na mojej reputacji. To by skutkowało tym, że nie mógłbym wpływać już do portów.
Znaczy mógłbym, ale nie mógłbym sobie naprawiać okrętu, ani werbować załogi, ani nic z tych rzeczy. Oczywiście ja nikomu tam nie zabraniam rozwalać wszystkiego dookoła, ale tak jak powiedziałem, to się może odbić na reputacji. Jeszcze więcej kaski. Okej, znowu misja badawcza. Woda Holandia. Zawsze biliście się ze Francuzami. Nie z Holandią. Co 60 koła. Może być. Okej, to któreż to miasta mam odwiedzić? Okej. Tutaj Holandia akurat ma miasta, czy kolonie raczej powinienem powiedzieć, w jednym miejscu. Także to będzie szybka misja. Tam było Andros. Grand Bahama. Aha, i to też, no tak. Holenderski korsarz. Charles Fort było gdzieś tutaj. Jeszcze jedno miasto tam było. Florida Keys. To było gdzieś na wysepce. Konwój kupiecki. Ja oczywiście ich nie atakuję, bo Francuzi mogliby się nieźle wkurzyć. O. Miasto zostało zaatakowane przez tubylców. Mnie to tam nie obchodzi. Ja towarami nie handluję. Najwyżej mogę handlować statkami. Tu się wszystko zgadza. Nie kojarzę tego miasta. Gdzie ono może być? Masz jakąś inną misję? Nie masz. Kurczę, gdybyś mi zaproponował list kaperski, byłbym wielce ucieszony, ale widzę, że nie chcesz. Miasto Roatan, jakkolwiek się to czyta. Okej, mapa Roatan. Gdzie jest Roatan? Za cholerę nie mam pojęcia, gdzie to może być. Na pewno nie. Jest Port Royal oczywiście. O, tam jest. Pięknie. Okej, to kurs na Roatan. Tu widzę, zadowolenie mojej załogi spada. Nie wystarczy wam rumu i mięsa? I bitw też wam nie wystarczy? Ja pierdzielę, jacy zachłanni. Konkretnie mam tutaj mapę może? Nie mam. Już za wybrzeżem, około jednego dnia drogi. Ale wydaje mi się, że to będzie w drugą stronę. Jak najbliżej wybrzeża płynąć. O, znalazłem. No było to chyba. Tak, dobrze. Kolejna misja. Tak, niskie morale, wiem. Zaraz im dam kasę, spokojnie. Tylko błagam, nie wszczynajcie buntu. Nie przyjmuję. Ja przyjmuję tylko misję od gubernatorów. Sorry.
I teraz tak. Łupy rozdzielone. I teraz taki mały myk. Tutaj pozbywam się wszystkiego. Tutaj towarów też. Rozdzielam łupy jeszcze raz. Kasa oczywiście zostaje. Tych sprzedanych rzeczy. I po prostu mogę kupić teraz więcej. O, po prostu potrzebowałem, żeby trochę żarełka kupić. A wcześniej by mnie nie było stać na to. Okej. Więc jak, nie masz dla mnie więcej misji? Już się wypaliłeś? Tak szybko? To może jacyś piraci? O, ale tego nie dogonię. Kurczę! Przydałby mi się taki bark. Taki ładny, taki szybki. Oczywiście mogę jakiś inny kraj. O, właśnie. O, dobra. Już nie atakuję innego kraju. Nie ma takiej potrzeby. Jak zdobędę ten bark, będzie o wiele łatwiej. Nie uciekaj. Teraz się muszę tego bryga pozbyć, bo mnie spowalnia. Przy okazji zobaczę, czy gubernator ma jakąś misję. A w sumie pinasę też wezmę. I wziąłem bryga, a nie bark. Kurczę. To będzie ostatnia walka brygiem. O! Mam cię. Teraz to dopiero wolno płynę. No, jest bark, jest impreza. Pewni piraci chcą wyrównać z tobą rachunki. Wszystkich piratów przebywających wokół portu, tak? Niech sami do mnie przypłyną. O, na przykład ci. Pierwsza bitwa z dwoma przeciwko dwóm okrętom, no. Spokojnie, ja to ogarnę. Nie ma problemu. No, jak już się ma tego barka, to jest o wiele przyjemniej. Zastanawia mnie, ilu tych piratów jest w sumie. Jest drugi. Pinasa jest trochę za szybka. Daj się położyć. O. Wiatr mi cholera tutaj nie sprzyja. Nie ma uciekania. Ranga marynarz i to pewnie jeszcze nie był ostatni pirat, ale ten już pewnie jest ostatni. O! Weź mi tutaj żagli, nie rozwalaj, co? O! Na was wszystkich, okej. Tyle okrętów. A właściwie łodzi, bo to jeszcze są łodzie, a nie okręty.
I nie dostałem nic oczywiście. Tak to już bywa z niektórymi misjami. To się nic nie dostanie. Wyeliminować 3 piratów, tak? Ale to chyba zostawię na następny raz. Okej. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.